Dzień dobry, moi kochani. Dzisiaj taki spontaniczny vlog z mojego studia. Jak się dzisiaj macie? Troszkę jest chłodno na zewnątrz, no ale mam nadzieję, że cieplutko dzisiaj w waszych serduszkach. Przychodzę dzisiaj do was z sesją noworodkową małej dziewczynki. Pokażę wam za chwilę, co przygotowałam. No generalnie w tym tygodniu mam bardzo dużo pracy. Mam kilka maluchów, starszaków, także będzie się działo, będzie dużo materiału. No i co? Pokażę wam, co przygotowałam dla malutkiej dziewczynki. Jeszcze sobie nie wiem, jak się nazywa, więc nie będę mówiła z imienia o niej. Okej, generalnie to tak, mama sobie zażyczyła kolory beże, kremy, coś bardziej naturalnego, no i zażyczyła sobie więcej opasek, więc tak, pokażę wam. Tutaj mam takie beżowe, fajne dodatki, bardzo minimalistyczne. Zauważyłam, że większa część z was wybiera właśnie tego typu kolory. Zresztą ku mojej radości, bo uwielbiam beże, kremy. Są one na tyle uniwersalne i ponadczasowe, że za x lat zdjęcia, które powstaną dzisiaj, no będą wciąż nadal jakby aktualne, tak, w trendach. Bo jednak kolor kremowo-beżowy, ewentualnie szary, czyli takie bardzo naturalne kolory, są zawsze w modzie, są zawsze trendy. Zobaczcie, takie małe opaseczki, słodkie. No dobra, poduszeczki. Zobaczymy, czy Dzidzia będzie spała. O, mój szumiący przyjaciel. Okej, przechodzimy dalej. Już do propsów, jak to się mówi po angielsku, czyli gadżetów, koszyków. Pierwsza stylizacja to będzie misa, to już ją znacie, kojarzycie ją. Bardzo często w niej robię zdjęcia, jest uniwersalna. I oczywiście będę zawsze zwyczaj fotografuję malucha z takiej perspektywy, ewentualnie z boku, zbliżenia i tak dalej. No i jest tutaj maluszek leży w zasadzie na plecach, więc jest to dla niego w miarę komfortowa, taka wygodna, luźna pozycja. Tutaj przechodzę do koszyczka, które maluch będzie fotografowany z tej perspektywy. Będzie jego główka wystawać, będzie się on wspierał na rączkach. Oczywiście maluch, pamiętajcie, taki maluszek na mojej sesji nigdy nie pozostaje bez opieki rodziców. Zawsze kiedy maluch leży w jakimkolwiek koszyku, zawsze proszę mamę albo tatę, żeby usiadła w pobliżu dla bezpieczeństwa. Tak? Bo to jest dla mnie najważniejsze, żeby maluch był bezpieczny na sesji. Nic mu się nie stało. Ok, tu mamy piękny wianuszek, popatrzcie. Cudowne są te dodatki. Już wiosna, więc stwierdziłam, że taki wianuszek będzie idealnie pasował na taką malutką istotkę i będzie raczej kolorystycznie też pasował. No i tutaj mam koszyk, już taki prostokątny, wiklinowy, kupiony w zasadzie w jakimś sklepie takim z domowymi artykułami. Także naprawdę różne dodatki można znaleźć. Nawet i w jakimś sklepie takim meblowo-ogrodniczym. Tak, i tutaj będę oczywiście też z góry zazwyczaj. Zbliżenia, różne kadry z boku. Fotografować. Oczywiście wszystko jest, widzicie, jest w kremach. I mam nadzieję, że maluch nie zrobi nam niespodzianki w postaci marmolatki albo musztardki, jak kto woli to nazywać.
No ale cóż, to jest ryzyko zawodowe, że maluchy no, załatwiają się wtedy, kiedy potrzeba, kiedy potrzebują, tak? Więc tak to wygląda. Tak. No sami widzicie, będzie jutro bardzo kremowo. Myślę, że coś fajnego powstanie, jeśli maluch będzie spał oczywiście. No i co? Generalnie to czeka mnie naprawdę dużo, dużo pracy. Mam też różne pomysły, które chcę wdrożyć, tak żeby jeszcze bardziej Wam przybliżyć to, jak pracuję, jak wyglądają sesje zdjęciowe, jak wygląda moja praca. No, także trzymajcie za mnie kciuki, żeby to wszystko, co planuję zrobić, udało mi się. Co, trzymajcie się ciepło, chociaż dzisiaj, jak już mówiłam na początku, jest bardzo zimno, 5 stopni. No ale mimo wszystko życzę Wam miłego dnia i sobie przede wszystkim dużo siły na ten tydzień. No i żeby te maluchy, które spotkam, słodko sobie spały i żeby powstało dużo pięknych kadrów. Także serdecznie Was pozdrawiam, trzymajcie się i do zobaczenia na naszych sesjach zdjęciowych. Pa, pa!